wyścigu ósmym rezerwa taktyczna. Ten zawodnik z numerem 5, Państwo już go doskonale znają, Mervyn Cox, który zastąpił Janusza Ślączkę i w parze z drugim najlepszym zawodnikiem Wybrzeża Rafinerii Gdańsk, Jarosławem Olszewskim, walczyć będą przeciwko dwójce wrocławskiej, Wojciech Załuski i Zbigniew Lech. 26 do 16 po 7 wyścigach prowadzą wrocławianie i 10 punktów przewagi upoważnia do rezerwy taktycznej. Wymyka się szansa nawiązania walki z drużyną Sparty w dzisiejszym meczu. Drużynie Wybrzeża Zenon Plech desygnował Marvina Coxa. Niepokonany jak do tej pory Wojciech Załuski. Obok niego w kasku żółtym Jarosław Olszewski, w kasku niebieskim Zbigniew Lech i Mervyn Cox. I start do wyścigu. Bardzo dobry start dwójki wrocławskiej. Zostaje nieco z tyłu teraz Zbigniew Lech, ale prowadzi. Prowadzi i to już kilkoma metrami z przodu Wojciech Załuski. Znakomita dyspozycja Wojciecha Załuskiego. Ale co się dzieje ze Zbyszkiem Lechem, który nie może się odnaleźć w dzisiejszym meczu? Wojciech Załuski, Mervyn Cox, Jarosław Olszewski. Teraz Mervyn Cox będzie walczył do ostatnich metrów. Jest to jeden z najlepszych zawodników jeżdżących w polskiej lidze. I zapewne nie zrezygnuje, ale Wojciech Załuski, zawodnik bardzo doświadczony. Jedzie dzisiaj pewnie, ma doskonale przygotowany ten motocykl. Chociaż zbliża się z każdym okrążeniem Mervyn Cox. Wiraż, trzecie okrążenie. Odjechał nieco od wewnętrznej Wojciech Załuski, Mervyn Cox próbuje teraz zapewne zaatakować od wewnętrznej. Ale Wojciech Załuski jedzie suwerennie, chociaż teraz Mervyn Cox próbuje od wewnętrznej, ale dostał tę szprycę i ostatni wiraż, atak po zewnętrznej. Wojciech Załuski zorientował się w tym i nie przegra! Wojciech Załuski, Mervyn Cox cieszy się, aż podskakuje. Teraz kierownik startu Tadeusz Proc. Nie wiem, czy sędzia nie upomni go, a Zbyszek Lech, wielki przegrany teraz, pcha ten swój motocykl. Nie udaje się dzisiaj, nie udają się te zawody Zbigniewowi Lechowi. Ma kłopoty z motocyklem, ale cieszmy się, bowiem Wojciech Załuski, pierwsze miejsce, 3 punkty, drugi Mervyn Cox, drugie miejsce, 2 punkty, trzeci Jarosław Olszewski, 1 punkt i nie ukończył wyścigu z powodu defektu Zbigniew Lech, a więc 3 do 3 w wyścigu ósmym. Jednym z najbardziej ciekawych i emocjonujących do tej pory. Także 29 do 19 w dalszym ciągu, 10-punktowa przewaga zespołu wrocławskiego i 68,2 to czas Wojciecha Załuskiego, który wyrasta na bohatera tego meczu. W trzech startach 9 punktów.